Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Tym razem się udało. Tadeusz Królczyk, wójt gminy Ochotnica Dolna, dotarł do naszego studia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Ja tylko przypomnę, że miało być w zeszłym tygodniu, ale jak się okazało, Tokio troszeczkę zamieszało w kalendarzu. Zdecydowanie. Nowoczesne narzędzia czasami zawodzą. Ale dziękuję za wyrozumiałość. Zarówno słuchacze, jak i pani. Tak, przyjęliśmy po raz kolejny, dlatego że słuchacze zwracają się też do nas z wieloma tematami, które ich interesują. O tych tematach za moment na pewno będziemy mówić, ale zacznijmy od tego, o czym mówili wszyscy w ostatnim czasie, czyli jedynych sześcioraczkach w Polsce, które pochodzą tak naprawdę, ich rodzice pochodzą z Tylmanowej. Jak gmina zamierza pomóc właśnie tej rodzinie? Znaczy od razu tak spontanicznie zrodził się pomysł, puściłem taką wiadomość na Facebooku, że szukamy najlepszego na świecie wózka dla najwspanialszych na świecie sześcioraczków. I okazuje się, że bardzo aktywnie w tym uczestniczyli mieszkańcy i udało się znaleźć fantastyczny model. Który przewiezie sześcioro dzieci od razu. Tak. Mogę powiedzieć tyle, że co jest naszym typem, bo to nie znaczy, że tak będzie, bo ostatecznie jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami i to umówiliśmy się w ten sposób, że oni muszą zdecydować o tym, czego potrzebują najbardziej, bo pomoc musi być po prostu trafiona. Ale naszym typem jest wózek elektryczny. Elektryczny. I to chyba taki na zamówienie, bo podejrzewam, że w normalnym sklepie czegoś takiego nie ma. Nie, powiem pani tak, że jest firma, która produkuje tego typu wózki elektryczne i właśnie dla sześciorga dzieci. No to proszę bardzo. Być może właśnie takie trafią też do... rodziny z Tylmanowej. Ale w ostatnim czasie, gdy też pan był w Tokio, tak, o którym już wspomnieliśmy wcześniej, sporo deszczy i powodzie w różnych częściach regionu. Co prawda tym razem nie dotknęło one tak bardzo gminy Ochotnica Dolna, ale Dunajec na przykład w Tylmanowej dość wysoko się podniósł. Pytanie brzmi, tym razem nie wylał, ale wiemy, jakie były skutki jeszcze ostatniej powodzi, tej poprzedniej, gdzie bardzo dużo dróg podmytych. Co zrobić na terenie gminy, żeby mieszkańcy nie patrzyli z obawą, gdy nad ich domami zbierą się ciemne chmury? Znaczy, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że wbrew pozorom ten wysoki stan wód poczynił zniszczenia, bo to, co zostało jakby naruszone w wyniku powodzi w ubiegłorocznej, w tej chwili zostało, ta degradacja postąpiła. Natomiast to, co staraliśmy się my zrobić, przede wszystkim zmieniłem trochę skład osobowy sztabu, który zarządza takimi sytuacjami kryzysowymi w naszej gminie i ten sztab głównie oparłem na doświadczonych strażakach zawodowych. A wcześniej tak nie było, czy? Wcześniej byli przedstawiciele straży, ale był tylko jeden przedstawiciel straży i na spotkaniu ze strażakami po ostatniej powodzi uzgodniliśmy, że tą operacyjną część trzeba wzmocnić, krótko mówiąc tak. Wspomniał pan o stratach, jak ogromne one są. No, w tej chwili trwa szacowanie. Właśnie dzisiaj się nawet wybieram do Urzędu Wojewódzkiego, w tej chwili trwa szacowanie i powiem pani tak, całych kompleksowych danych nie mam, ale na pewno to nie są straty małe. Były na przykład osuwiska. Było osuwisko w Tylmanowej, które zablokowało całą drogę. Są też liczne podmycia, no i to co robi, ja już nie mówię o tym, że zapchane są przepusty, ale to, co robi woda najczęściej, czyli uszkadza korpusy dróg. To jest największy problem. W Tylmanowej da się jakoś na przykład zabezpieczyć Dunajec, jakieś dodatkowe wały wybudować, żeby te najbliższe osiedla nie cierpiały w momencie, gdy ta woda jest zbyt wysoka? Powiem pani tak, absolutnie ma pani rację, natomiast wszystko się rozbija o pieniądze. Nie tak dawno miałem, nie tak dawno miałem wizytę całego zespołu Wód Polskich z Nowego Targu, bo tak się umówiliśmy, że zobaczymy wszystkie niebezpieczne miejsca na terenie naszej gminy. No i zgadzamy się co do tego, że należy to zabezpieczyć. Oni też się zgadzają, tylko powołują się na to, że oni mają mniej więcej 500 000 budżetu na cały powiat nowotarski, a ustaliliśmy, że tylko jedno z tych zabezpieczeń w naszym przypadku to byłby koszt powyżej 500 000. Oddaliśmy też niedawno do użytku regulację potoku Klępowskiego, realizowaną też przez Wody Polskie i powiem pani, to jest koszt rzędu 5 000 000. To są ogromne środki, które trzeba, czyli teoretycznie da się zabezpieczyć wszystko, tylko jest pytanie, skąd brać na to pieniądze. I z tymi pytaniami chyba warto byłoby się udać w takim razie do rządzących. Tak. A akurat reprezentację mamy całkiem sporą, jeśli chodzi o region i to nowotarski. Przygotowujemy pismo do pana ministra Grubarczyka.
bo chodzi też o kwestie nawet formalne, czyli o kwestie regulacji geodezyjnej linii brzegowych. To jest dużo problemów, jest takich prawnych. Wydawałoby się, że powódź to jest tylko fizyczne zniszczenia, a później okazuje się, że przy odbudowie jest strasznie ważne prawo, że trzeba uzgodnić to ze wszystkimi instytucjami, z RDOŚ-iem, z Wodami Polskimi i tak dalej. Skoro jesteśmy przy Tylmanowej, to tutaj także gazociąg będzie przebiegać. Jak to wygląda, jeśli chodzi o etap prac, bo mieszkańcy Ochotnicy Dolnej, gminy Ochotnice Dolna, czekają na te inwestycje już od dawna? Mogę powiedzieć tak, w Tylmanowej przebiega to bardzo dobrze. Pierwszy etap już został zakończony, bo osiedle Kłodne zostało podpięte i do rurociągu jest możliwość podpinania już domostw. Również mieszkańcy Tylmanowej mogą zgłaszać już wnioski dotyczące normalnego podpięcia do budynków mieszkalnych. Gdzie mają to robić? Zgłaszać do urzędu czy do... Mogą zgłaszać do urzędu, tak. Tak, mogą zgłaszać do urzędu i co jest ważne, bo po drugiej stronie jakby Dunajca, która będzie gazyfikowana w przyszłym roku, była tam kwestia, że jeszcze nie mieliśmy wszystkich zgód do projektanci nie mieli wszystkich zgód dotyczących tego głównego gazociągu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkie zgody są. I chciałem bardzo podziękować mieszkańcom Tylmanowej, że tak wspaniale się zachowali. A co z innymi częściami gminy Ochotnica Dolna? Bo tutaj najdłuższa wieś na pewno Małopolsce, Polsce chyba też, tak? Tak, zdecydowanie. Najdłuższa wieś w Polsce i chcę powiedzieć w ten sposób, że w czerwcu rozpoczniemy przeprowadzanie ankiet z mieszkańcami. To jest pokłosie mojej wizyty w styczniu w Polskiej Spółce Gazowniczej, gdzie ustaliliśmy, że tak jak Tylmanowa ma pewną gazyfikację w związku z tym, że jest częścią projektu unijnego, tak w Ochotnicy musimy badać kwestię zapotrzebowania na zużycie gazu i ocenić rentowność tej inwestycji w perspektywie 30 lat. Ale jestem dużym optymistą. W tej chwili ankieterzy, powiedzmy, że przyjęliśmy już 3 stażystów i ankieterzy ruszają w teren w czerwcu. Jak to zbadać? Pytacie mieszkańców po prostu o to, czy chcą się podpiąć? Czy... Jest gotowa ankieta przygotowana przez spółkę, która zajmuje się gazyfikacją i dokładnie określamy parametry, jakie może być zużycie gazu w danym budynku. W Szczawie to akurat sąsiednia gmina Kamienica, tam mieszkańcy muszą złożyć petycję. Tutaj takiej potrzeby nie ma? Nie, bo to jest, bo my jakby mamy infrastrukturę, to znaczy ta infrastruktura, która jest w Tylmanowej, pozwoli na to, żeby podpiąć Ochotnicę pod warunkiem, że instalacje w Ochotnicy będą rentowne w perspektywie 30 lat. Taka jest i to nawet rentowność obliczają systemy komputerowe. To ważna inwestycja, gazociąg, na którą czekają mieszkańcy, ale tak naprawdę czekają też na wiele innych inwestycji. Udało się znaleźć już specjalistę do spraw planowania tych inwestycji i realizacji, bo pamiętam, że ostatnio takie ogłoszenie na stronie urzędu było. No to powiem pani tak. Zobaczymy, jakie wpłyną aplikacje do 10 czerwca, ponieważ już raz taki nabór był i okazało się, że nikt się nie zgłosił, że te wymagania, ten próg rzeczywiście stawiamy dość wysoko. Nawet powiedziałbym bardzo wysoko. No ale inwestycje nie stoją w miejscu przez to, że takiej osoby nie ma. Nie stoją w miejscu, powiedziałbym, że teraz... Bo na przykład mieszkańcy na Facebooku pytają o place zabaw, czemu właściwie... Nie ma takich miejsc. Znaczy, powiem pani tak, najpierw powiem ogólnie o inwestycjach. Inwestycje w tej chwili, na przykład te, które główne, czyli to, co mamy związane z odbudową po powodzi, gdzie dostaliśmy 4,5 miliona promesy, właśnie zakończył się etap projektowania i w tej chwili, dzisiaj albo jutro zostaną kolejne przetargi uruchomione. Jeden już jest uruchomiony, a dzisiaj będą kolejne. Natomiast jeżeli chodzi o place zabaw, złożyliśmy duży wniosek na strefę aktywności dla Ochotnicy Dolnej. To już w styczniu złożyliśmy. Nie ukrywam, że będę rozmawiał z panem marszałkiem na ten temat, ponieważ wydaje mi się, że jestem pewien, że ten wniosek jest dobry, a wydaje mi się, że też ten cały klimat, który się wytworzył w związku z sześcioraczkami, jest bardzo sprzyjający. I też obudziły się te potrzeby, tak? Czyli Tylmanowa i gmina Ochotnica Dolna mają dobry wizerunek ze względu na sześcioraczki? Znaczy, przede wszystkim to zwróciło uwagę na pewien problem. Myśmy wpisali te kwestie do programu wyborczego, że brakuje na przykład lokalnych placów zabaw i myślę, że taki program powinien powstać wręcz w skali całej Polski. A wracając do Tylmanowej, jest kwestia taka, że odziedziczyłem gminę, w której nie ma ziemi inwestycyjnej. Więc można na przykład wymyśleć sobie, są działki gminne, chcieliśmy budować na przykład na nich place zabaw, okazuje się, że są na przykład pozbawione dojazdu. Albo są na terenach zalewowych i nie da się wtedy zrobić tego szybko. Ale staramy się temu zaradzić i myślę, że jeszcze w tym roku na pewno już wiem, że dwie strefy aktywności powstaną. A gminę stać na to, żeby wykupywać działki, bo takie jest rozwiązanie tego problemu? No musi być stać.
Musi być stać, bo możemy albo dzierżawić, albo kupić. Oddaliśmy nawet ogłoszenie do mieszkańców, żeby zgłaszali działki, które mogą podlegać dzierżawie. Większość działek zgłoszonych niestety nie jest tak położonych, że uniemożliwia tego typu inwestycje, ale będziemy szukać tych właściwych. Czyli place zabaw w których miejscach? Na pewno? Tylmanowa? Od dawna mamy w programie, mieliśmy wpisane osiedlowe, więc mogę od razu powiedzieć, długo się rozmawialiśmy na temat placu zabaw w Kłodnym i tak samo na rzece. Na rzece to jest kwestia czasu, a w pozostałych miejscach szukamy działek. To ja spytam jeszcze o to, jak idą prace związane z budową mostu na Dunajcu, a chodzi dokładnie o most do osiedla Paluchy w Tylmanowej. To oczywiście Zawodzie, tak? I tak. Ta droga, o której mówiliśmy. Pamiętam, że ostatnio mówił pan, że pracujecie intensywnie nad rozwiązaniem problemu, dlatego że ta inwestycja jest troszkę zablokowana przez inną inwestycję drogową Rondo w okolicy. Tak, ale ten problem jakby rozwiązaliśmy. Złożyliśmy również wniosek do programu Mosty Plus w zakresie tego mostu i teraz czekamy na rozstrzygnięcie, tak? Bo to jest w tej chwili, wszystkie programy funkcjonują w ten sposób, że wszystko w zasadzie jest oparte o punktację, tak? I za każde kwestie dostaje się punkty i zobaczymy, jak te instytucje ocenią potrzebę budowy mostu w tym miejscu. Wniosek do zarządu dróg, czy...? Składał się wniosek do wojewody. To jest program rządowy, ale tutaj, jeżeli chodzi o zarząd dróg, to mieliśmy spotkanie wszystkich radnych z Tylmanowej w Zarządzie Dróg w Krakowie. Wszystko zostało wyprowadzone na prosto. Czyli mieszkańcy tutaj w Zawodzie mogą spać spokojnie? Ten most się pojawi? Nie wiem tego. To nie jest moja decyzja. To jest decyzja ministerialna. Także powiem tak. To na ile razie trzeba czekamy. Będzie czekać? O, właśnie. Ja myślę, że to jest kwestia dni. Ja słyszałem o tym, że to ma być do 12 czerwca. Ale wie pani, jest możliwe, że to się przeciągnie w czasie. To jeszcze na koniec o tym, co obecnie z drogami się dzieje w gminie Ochotnica. Wiem, że przetargi ogłaszaliście. Co w najbliższym czasie będzie remontowane? W najbliższym czasie skupiamy się na tym, co jest objęte funduszami sołeckimi i szczególnie zależało mi na drodze, która prowadzi do osiedla Cyrchla w Tylmanowej. Mam jeszcze kilka takich osiedli, które są pozbawione de facto dojazdu. I to mi strasznie leżało na sercu, żeby ci ludzie, którzy wiele lat czekali na ten dojazd, żeby go mieli. A oprócz tego teraz, to czekają nas duże przetargi na duże inwestycje związane z odbudową po powodzi. To promesy, które zdobyć. Jeszcze udało się zdobyć promesę również dla powiatu na zadania związane z naszą gminą. Kolejny 1 600 000. I to drogi, które? To jest droga powiatowa i między innymi w ramach tego jest przebudowa mostu w Ochotnicy Dolnej i również w Ochotnicy Górnej w Jamnym, tego, który się zatkał podczas powodzi. W takim razie będziemy czekać na rozwiązanie tych przetargów i na to, aby szybko prace ruszyły, dlatego że im szybciej ruszą, tym szybciej zostaną zakończone. Jeśli chodzi o promesy, to na pewno do końca tego roku trzeba wykorzystać pieniądze. Musimy. Wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk był gościem w studiu RDN Nowy Sącz. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu. I miłego dnia życzę. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.